Witam, dzień dobry, cześć wszystkim. Część może nas kojarzy, od 3 lat wspieramy Cracovia Marathon. Piwniczanka obecna na rynku ponad 50 lat, także mamy to doświadczenie, jak chodzi o zlew dobrej wody. No i bardzo nam miło, że jesteśmy kolejny rok, nawadniamy biegaczy i trochę mówimy o wodzie i rozwiewamy może mity albo może upowszechniamy trochę wiedzę na temat właśnie tego, że woda jest... Różne rodzaje wody są, tak? Nasza woda to jest woda wysoko zmineralizowana i chcemy taką informację przekazywać, mówić, co dobrego robi dla każdego. No właśnie, woda wysoko zmineralizowana. Dlaczego to jest ważne, żeby nawadniając się nie pić takiej zwykłej, czystej kranówki, za przeproszeniem, tylko jednak zadbać o to, żeby te minerały się tam znalazły i co one nam dają? Kranowianki, tak? Bo mamy też tutaj takiego partnera. Absolutnie nie strzelamy w niego. Chodzi o to, że mamy różne rodzaje wody, tak? Jak idziecie do sklepu, to pewnie doświadczacie takiego wrażenia, że ta woda z każdej strony na tych półkach nas gdzieś tam otacza. I tak jest rzeczywiście, że od 11 roku nam się też zmieniło prawo w Polsce. Jakiś czas temu też mówiłem o tym, że przed 2011 rokiem było nam troszkę łatwiej w kwestii wody, bo wiedzieliśmy, że woda mineralna to jest woda, która ma powyżej 1000 składników mineralnych, a po roku 11 po dyrektywie unijnej każda woda, która ma minimalny skład minerałów, może nazywać się mineralną. Także idąc na półkę, rzeczywiście teraz każda woda mieni się wodą mineralną, natomiast zwróćmy uwagę rzeczywiście na skład. Nasza woda piwniczanka to jest woda, która jest wysoko zmineralizowana, jest porządną wodą mineralną, ma powyżej 1700 składników mineralnych, ale też widzimy na półce wody, które mają na przykład 400-500 składników mineralnych, 1/3, 1/4 z tego, którą my mamy i też nazywają się mineralnymi. Natomiast woda mineralna różni się tym od takiej wody, którą też pewnie tutaj możemy zdegustować i też w Cracovie czasami możemy pić bez obaw, że rzeczywiście zawartość minerałów jest dużo wyższa, tak? Przeciętnie w takiej wodzie kranowej to jest chyba taki może do 300 składników mineralnych. Jak ktoś jeszcze mieszka dalej od wodociągu, to pewnie więcej, bo ta linia przesyłowa jest na tyle stara, że tam może w międzyczasie coś fajnego do tej wody wpadnie, więc tych minerałów się nazbiera, tak żartem. Natomiast u nas rzeczywiście te 1700 wody mineralne jak nasza i te wody z okolic piwnicznej, czy Muszyny, czy Krynicy, no to wody, które uzupełniają nas składniki mineralne, bardzo ważne. Właściwie powinniśmy pić tą wodę codziennie, wodę, generalnie uzupełniać składniki mineralne, tym bardziej przy wysiłku fizycznym. Jak wiecie, magnez, wapń, sód, no to są składniki, które u nas są w dużych ilościach i rzeczywiście jest zalecane, żeby codziennie je suplementować, a najlepiej właśnie w postaci wody, dlatego że woda najlepiej się przyswaja, najlepiej przyswaja te składniki najszybciej. No i generalnie też łatwo nam tak naprawdę też codziennie tą porcję tych składników uzupełniać. Marku, a pijemy raz, a dobrze, czy może raczej staramy się raczyć tą wodą częściej, mniejszymi ilościami? Wiadomo, częściej. W ogóle to pewnie każdy wie, że tak mniej więcej 3/4 każdego z nas to jest woda, więc ważne jest też, żebyśmy tą wodę cały czas uzupełniali. Nie czekali tylko do skrajnego przypadku, kiedy nam się bardzo chce pić, bo wtedy to już organizm wysyła nam sygnał, że jesteśmy odwodnieni. Powinniśmy już wcześniej tą wodę cały czas, najlepiej małymi tymi łyczkami w ciągu dnia gdzieś spożywać. Często bóle głowy, które doświadczamy, spowodowane są tym, że właśnie organizm jest odwodniony. Dopiero na końcu takim skrajnym przypadkiem jest taka chęć spożycia i wypicia wody i jesteśmy spragnieni, natomiast powinniśmy pić regularnie w ciągu całego dnia. Jak chodzi o biegaczy, gdzieś tam wyczytałem w mądrych pismach, że warto wypić jakieś 2 godziny przed biegiem jakieś 600 ml wody, później w czasie biegu też mniej więcej tam co 5 km też warto wypić wodę, dlatego że no, ciągle się pocimy, powinniśmy uzupełnić te minerały, które tracimy z potem. Też sód jest bardzo ważny, bo też chcę odczarować informację o tym, że wody niskosodowe są takie najlepsze, to wcale tak nie jest, dlatego że wody, które mają właśnie zawartość sodu, tak miałem przed chwilą takie pytanie na stanowisku, czy ta ilość sodu u nas jest odpowiednia w piwniczance. Mamy 130 mg sodu w litrze, to naprawdę jest taka ilość mała, można powiedzieć. Gdzieś pamiętam swego czasu były takie badania, które mówiły, żeby przedobrzyć ilość sodu pijąc w wodzie, powinniśmy pić około 200 litrów wody, więc jakby nie jesteśmy w stanie. Natomiast zwróćmy uwagę na to, jak na przykład, nie wiem,
coś solimy, jemy jakieś, nie wiem, kanapki, które na przykład kromka chleba potrafi mieć aż 5000 mg sodu, więc jakby kwestia tego sodu w wodzie mineralnej akurat jest bardzo ważna. Często biegacze wiedzą o tym, że warto, nawet można sobie zrobić taki własny izotonik, tak? Zwykłą wodę gdzieś można tak zmieszać właśnie odrobinkę tam łyżeczkę soli, jakieś tam miód i inne składniki, żeby też węglowodany, więc jakby to jest bardzo ważne, więc kwestia tak, w czasie biegu, no i po biegu, po treningu tak naprawdę regeneracji też woda bardzo ważna. Dużo takich informacji na temat wody pewnie gdzieś spotykacie na różnych panelach, znaczy na różnych artykułach dotyczących biegania. Ważne jest też to gdzieś sobie wyczytałem, że między innymi też uśmierza ból, zapobiega bólom stawów i mięśni, bo one stają się bardziej elastyczne. Ktoś, kto spożywa rzeczywiście regularnie wodę i w czasie treningu przed i po, to rzeczywiście być może powoduje, że ten ból mięśni jest trochę mniejszy. Czyli rozumiem, że za mało wody to źle, a pytanie jest takie, a czy może istnieje jakiś limit górny, czy możemy przekroczyć ten limit, że będziemy pić za dużo wody i czy to może nam to w jakiś sposób zaszkodzić? Gdzieś też przygotowując się do panelu czytałem różne artykuły na ten temat i były rzeczywiście wspomniane o tym, że właściwie to po treningu powinniśmy wypić około 1,5 razy więcej tego, ile traciliśmy w czasie treningu. Wiadomo, powinniśmy się wcześniej zważyć, po wizycie w toalecie i tak dalej, więc jakby tak. Natomiast nie ma jakichś jednoznacznych opinii na ten temat, że za dużo wody jest niewskazane. Były informacje o tym, że warto pić jednak wodę może mniej gazowaną, albo nisko gazowaną, albo niegazowaną, dlatego przy wodzie gazowanej szybciej informacja do mózgu dociera poprzez właśnie kubki smakowe, przez to, że woda ma te bąbelki w gazowanej, szybciej informacja dociera, że jesteśmy już nasyceni wodą i to czasami jest złudne, więc woda gazowana powoduje, że wydaje nam się, że piliśmy już odpowiednią ilość wody, natomiast właśnie w czasie treningu przed i po warto może pić wodę z mniejszą ilością gazu. Natomiast to, żeby przedobrzyć w wodzie, to rzeczywiście myślę, że tak jak z wszystkim tak naprawdę trzeba uważać, ale też trzeba słuchać siebie, każdy indywidualnie pewnie też ma jakieś swoje preferencje, ma jakieś swoje upodobania, jak chodzi o spożywanie wody. Natomiast w czasie samego biegu trzeba cały czas uzupełniać te płyny, tak? Nawet gdzieś czytałem, że często biegacze nawet korzystają nawet nie z tych pit stopów dotyczących wody, tylko mają gdzieś często właśnie swoje ze sobą wodę, dlatego że wiedzą, jak ważne jest tak naprawdę ciągłe, tak naprawdę pijecie w małych łyczkach tej wody, żeby ją uzupełniać, bo rzeczywiście pomaga nam, jesteśmy trochę mniej pewnie zmęczeni cały czas spożywając tą wodę. Przygotowując się do naszego panelu i do twojego tematu, wyczytałem taką jedną rzecz, że podobno te wody jednak lekko gazowane i gazowane zazwyczaj mają lepiej przyswajalne jony i lepiej przyswajone mikroelementy wszystkie. Czy to prawda, czy może jest wręcz przeciwnie, nie powinniśmy w ogóle pić wody gazowanej? Nie, właśnie to jest też mit, to mówiłem o wodzie gazowanej, że w przypadku właśnie wody gazowanej szybciej gasimy pragnienie, to jest taki, można powiedzieć, też plus tak naprawdę. W przypadku wody niegazowanej ta informacja do mózgu dociera dopiero później, że się nawadniamy i tej wody pijemy bardzo dużo, tak? W przypadku wody gazowanej. Rzeczywiście lekko gazowana woda, to taka mała ilość gazu, powoduje, że te jony się szybciej rozpuszczają, natomiast jest na pewno woda gazowana, czy taka lekko bezpieczniejsza, bo jak wiecie, my kupujemy wodę często w punktach sprzedaży i tak naprawdę dokładnie nie wiemy, jak ta woda jest przechowywana. Natomiast woda ma to do siebie, że jak jest właśnie, nie wiem, w miejscu nasłonecznionym, albo często się zdarzają punkty, które trzymają gdzieś po dostawie tą wodę na zewnątrz, w zimie ona zamarza, potem odmarza w sklepie i kupujemy taką wodę. Po prostu w przypadku wody gazowanej jesteśmy bardziej ta woda jest bardziej bezpieczna, dlatego że ten gaz jest takim naturalnym konserwantem tej wody. Tam nie ma możliwości, że w przypadku wody gazowanej z jakąś ilością gazu coś w środku w wodzie się rozwinęło. W przypadku wody niegazowanej, w przypadku złego przechowywania może jakaś bakteria gdzieś tam czasami powstawać, więc jakby bezpieczniej tak naprawdę też dla nas, dla konsumentów jest pić tą wodę właśnie z jakąś małą ilością gazu. W przypadku piwniczanki to pewnie też spotykamy się często z takimi informacjami, nie mamy wody zupełnie niegazowanej, dlatego że piwniczanka jest wodą, tak jak mówiłem, wysoko zmineralizowaną i w naszym przypadku, mając te 1700 minerałów, nie możemy mieć wody bez tego gazu zupełnie, więc ta woda biała piwniczanka, którą pewnie kojarzycie, to jest ta zielona, jest też biała, ma minimalną ilość gazu, dlatego że
one naturalnie trzymają, można powiedzieć, w ryzach te wszystkie minerały. Gdyby woda była zupełnie nasza, nie gazowana, prawdopodobnie na spodzie mielibyśmy już taki osad związany z wapniem. Wapń się wytrącił. Także przez to, że ona jest wysoko zmineralizowana, jest mineralną wodą, musi być ta minimalna ilość gazu. Natomiast są rzeczywiście wody na rynku, które są zupełnie niegazowane, ale jak zobaczycie w składzie, to są wody nisko zmineralizowane albo wody źródlane. Natomiast no, mienią się wodami mineralnymi. Natomiast w składzie mineralnym, w sudzie, w sumie składników mineralnych mają tych minerałów bardzo mało. Stąd też mogą sobie pozwolić, żeby być wodą niegazowaną zupełnie. No właśnie rozmawiamy cały czas w jakiś sposób o wapnie i o tym, że on jest bardzo ważnym składnikiem waszej wody. Jak on może wpływać przede wszystkim na człowieka oraz na biegacza, jako na sportowca? Tak. To chyba w tym roku albo w zeszłym pojawił się fajny artykuł w tym Wademekum biegacza o tym właśnie, że wapń jest bardzo ważny, dlatego że wiadomo, w czasie treningu gdzieś tam musimy dbać o to, żeby mieć mocne kości i naturalnie gdzieś tam ten wapń tracimy, więc warto go uzupełniać właśnie w postaci, pijąc w postaci wody mineralnej, tak? Więc to jest to. Często też w diecie, często gdzieś czytałem, że różne diety wegetariańskie czy jakieś inne mogą powodować, że tego wapnia nie uzupełniamy tyle, ile powinniśmy spożywać w ciągu dnia. Więc pijąc wodę mineralną mamy pewność, że ten wapń spożywamy. Gdzieś też w jakichś opracowaniach naukowych czytałem, że woda w wodzie mineralnej, w piwniczance jest go 180 mg w litrze, często jest takim odpowiednikiem jakiejś szklanki, dwóch szklanek mleka tak naprawdę, tak? To też możemy też, pijąc wodę mineralną, mieć jakąś dużą dozę prawdopodobieństwa, że tak naprawdę ten wapń jest odpowiedniej ilości uzupełniany. Wiadomo, jeszcze w ciągu dnia spożywamy inne posiłki i tam ten wapń w innej postaci możemy spożywać, natomiast w wodzie mineralnej akurat w naszej jest go na tyle odpowiednio dużo, że możemy być bezpieczni, możemy być pewni, że spożywamy go odpowiednią ilość i w przypadku właśnie wysiłku fizycznego uzupełniamy ten wapń, który tracimy. Więc tak, to jest też bardzo ważne. Ja też czasami robię jakieś prolekcje dla dzieciaków w szkołach i często właśnie mówię, że w wodzie mineralnej piwniczance jest tego wapnia dużo, tak jak mniej więcej jak gdzieś tam w mleku, które może nie lubić jogurty, bo wapń właśnie wpływa na zdrowe kości i zęby, bo też zęby wiadomo, też warto dbać o to, żeby ten wapń uzupełniać, bo też wpływa na szkliwo, więc swoją drogą. Marku, jedno już z ostatnich pytań. Jakie są najczęstsze, najcharakterystyczne objawy odwodnienia, albo czym to odwodnienie możemy wstępnie zdiagnozować, że zaczynamy się odwadniać? To tak jak mówiłem na początku, to pragnienie, które jest takim skrajnym już przypadkiem odwodnienia, powoduje, że sięgamy po wodę, ale to już ten ostatni etap. Te poprzednie, o których mówiłem też wcześniej, to jest ten ból głowy, tak? Często ból głowy leczymy jakimiś kapsułkami, pastylkami, które są wszędzie dostępne i patują z każdej reklamy, żeby sięgać po nie, ale warto też czasami zrobić sobie taką próbę i sprawdzić rzeczywiście, czy jak piję regularnie wodę w ciągu dnia, nie wtedy tylko, kiedy chce mi się pić, ten ból głowy wystąpi. W większości przypadków pewnie nie, więc jakby zwróćmy uwagę na to, że ten ból głowy, na pewno jakieś objawy zmęczenia, woda też powoduje to, że w przypadku naszej wody przynajmniej mamy dużą zawartość magnezu, więc jakby jakaś taka energia, siła można powiedzieć, mniejsze objawy skurczy mięśni, w ogóle magnez jest bardzo ważny w przypadku właśnie spożywania w postaci wody mineralnej albo w innej postaci, bo nie wiem, czy też wiecie, ale też czytałem taki też ciekawy artykuł, że wystarczy tylko 10 minut mocnego znerwowania w ciągu dnia, a wiadomo, stres dotyczy każdego, żeby pozbyć się tego magnezu, który mamy w organizmie na cały dzień, więc dlatego musimy go cały czas suplementować. Wiadomo, picie kawy i inne atrakcje też powodują, że tego magnezu jest coraz mniej, więc jakby magnez powoduje to, że mamy taką większą energię, mniej jesteśmy zmęczeni, wiadomo, kwestie skurczy, gdzieś tam pomagamy też sercu, też swoją drogą, więc jakby to można powiedzieć, to, że woda tak naprawdę jest też takim naturalnym naszym uzupełniaczem dobrej energii, generalnie dobrego samopoczucia, tak można powiedzieć w skrócie tak naprawdę, bo jakby składamy się w większości z wody, dlatego powinniśmy cały czas uzupełniać tą wodę i zwracać uwagę, jaką tą wodę pijemy. Czyli jednym słowem,
Pijmy więcej wody. Pijmy więcej wody, dokładnie. Nie tylko wtedy, kiedy nam się chce pić, ale też w ciągu całego dnia. Są jakieś aplikacje, które możemy sobie pobrać, które nam przypominają o piciu wody, albo regularnie właśnie sobie gdzieś tam przypominać, że co ileś, co pół godzinki na przykład jakiś łyczek wody też powoduje, że będziemy się lepiej czuć. Natomiast tak jak mówię, zwróćmy uwagę na to, jaki ta woda ma skład. Zawsze każda woda ma taką tabelkę, akurat tutaj w tej szklanej butelce mamy ją z tyłu i na dole mamy sumę składników mineralnych. I te 1700 składników mineralnych to jest taka ilość, która rzeczywiście powoduje, że te składniki mineralne uzupełnimy. Natomiast jak ta woda ma tam 600, 500, 400, to być może spowoduje tylko, że ugasi pragnienie, a tych składników nie uzupełni aż tyle. Więc na to zwróćcie uwagę, proszę. Dziękujemy Ci bardzo, Marku. Dziękuję. Przed nami wystąpił Marek Gaworucha, czyli kierownik marketingu i sprzedaży z firmy Piwniczanka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.